Słuchajcie, nasza społeczność pod jednym względem jest na pewno wyjątkowa. Jeśli chodzi o kazania, mamy kilku kaznodziejów i wiecie co, każdy kaznodzieja mówi z innej części Biblii. I rzeczywiście można się trochę zagubić, bo ktoś może myśli sobie, no raz jest raz o tym, raz o tamtym, właściwie jestem, no nie wiem, gdzie jest jakaś taka linia przewodnia, o czym wy tutaj mówicie. Ale słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowo inaczej. Otóż tak się stało, że zeszłotygodniowy tekst, który omawiał Adrian z pierwszego listu Piotra i dzisiejszy mój tekst, one jakoś się zbiegają. Że ja mam ten przywilej niejako dopowiedzieć trochę do tego, co powiedział Adrian, ale co ciekawe, następne kazanie, które będę miał z kolejnego fragmentu listu do Rzymian, również będzie pewnym dopowiedzeniem drugiej części zeszłotygodniowego kazania. Także możecie po prostu wtedy poczuć, że tutaj rzeczywiście mówimy o jednym i to samym, a to, że mówimy różnym głosem, to tym bardziej pokazuje takie Boże, wiecie, Boże spojrzenie na to, że możemy innymi słowami skomentować podobny tekst. No i ostatniej niedzieli Adrian opowiadał o swoim zamiłowaniu do filmów katastroficznych. Znaczy takich filmów, gdzie no, po prostu jest jakaś zagłada, dzieją się straszne rzeczy i jedynie amerykańscy bohaterowie mogą uratować świat, chociaż wiemy, że Adrian nie lubi takich filmów, w których świat jest ratowany, tylko że jest po prostu zagłada i koniec. I o tym było ostatnim razem, ci co byli, to słyszeli. Natomiast ja, dusza romantyka, ja uwielbiam filmy takie dramaty psychologiczne. Filmy, w których rzeczywiście objawiają się takie głębokie uczucia, przebaczenie, współczucie, miłość, chociaż wiemy, że miłość nie jest emocją, tylko jest działaniem. I skoro już mamy taką kronikę filmową trochę na początek tych kazań, to dzisiaj zrobimy podobnie. Ja również opowiem, czy przedstawię w skrócie pewien film, z którego zaczerpnąłem tytuł dzisiejszego kazania. Dlatego też między innymi muszę oddać hołd twórcom tego filmu, że użyłem ich tutaj prawa autorskie do tego tytułu. No więc film ma tytuł Czas na miłość. Po angielsku zupełnie inaczej brzmi, także jak wpiszecie Czas na miłość po angielsku, to nie wiem, to jest takie wolne tłumaczenie, można powiedzieć. I jest tam taki bohater, Tim, 21-letni mężczyzna, który w pewnym momencie po jednej z takich nudnych imprez noworocznych ojciec zabiera go do pokoju i zdradza mu pewien wielki sekret. I ten sekret polega na tym, że wszyscy mężczyźni w tej rodzinie mają umiejętność poruszania się w czasie. Trochę taki powrót do przyszłości. I co się okazuje? No i ten Tim może przez to zmieniać to, co się stanie, wracać do przeszłości i zmieniać to, co się już stało. Oczywiście jest to film, tak jak tutaj zresztą widzicie, gdzie pojawia się miłość, także Tim między innymi próbuje zdobyć serce swojej wybranki Mary i robi to kilkukrotnie, to znaczy robi to za pierwszym razem, nie wychodzi, potem zmienia jakąś rzecz w przeszłości, cofa się do przeszłości, coś zmienia, próbuje jeszcze raz, znowu nie wychodzi. W pewnym momencie jest tak dziwnie, że on przychodzi do niej i wita się z nią, chce się, że tak powiem, rzucić w jej ramiona, a ona go w ogóle nie poznaje. Bo on zmienił coś w przeszłości tak, że bieg historii poszedł w tą stronę, że ona go w ogóle nie poznała. Zamieszane trochę, ale jest bardzo, bardzo ciekawy film. I no, ten Tim wykorzystuje tą swoją umiejętność do organizowania różnych właśnie do romantycznych oświadczeń, ratuje swój ślub przed jakimiś fatalnymi przemowami, które mogłyby mieć miejsce, ale on je jakoś blokuje, pomaga swojemu przyjacielowi, który dzięki niemu właśnie jest w stanie zdążyć do szpitala na poród swojej córki, ale też odkrywa, że ten dar może być niebezpieczny. I w sumie jest to taki film o miłości i o tym, że jeżeli dobrze wykorzystujemy czas na miłość, to wcale nie musimy go potem cofać, nie musimy wracać. Żona Franklina
Roosevelta, takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych z zeszłego wieku, miał takie powiedzenie: życie przypomina skok ze spadochronem. Musi ci się udać już za pierwszym razem. I tego nam wszystkim życzę, przechodząc do tego tematu miłości, bo domyślam się, że już, jak powiem, wasze serca się rozpaliły w tym kierunku i już chcecie więcej o tej miłości słuchać, ale część z was, ci, którzy mają trochę właśnie tak dobrą pamięć, mogą powiedzieć: halo, halo, ale ostatnio, kiedy tutaj stanąłeś, czy tam dwa kazania wcześniej, również mówiłeś o miłości. I czy to jest tak, że teraz będziesz nam mówił to samo kazanie jeszcze raz, tylko trochę inne historie, czy jakby skończył ci się ten list do Rzymian i teraz próbujesz odgrzać tego starego kordeta? Oczywiście tak nie jest. Przekonujemy się wielokrotnie w Piśmie Świętym, że temat miłości to wcale nie jest jakiś temat, wiecie, poboczny, który na przykład apostoł Paweł, który przez połowę listu do Rzymian wykładał wspaniale doktrynę, on w tej drugiej części listu do Rzymian, gdzie jesteśmy, właściwie w 13 rozdziale, już zbliżamy się do końca, coraz więcej jest mowy na temat praktycznego życia. I to praktyczne życie również się wyraża w miłości. No oczywiście nie tylko apostoł Paweł, jak się dzisiaj przekonamy, sam Pan Jezus często mówił o właśnie miłości. No ale chociażby apostoł Paweł, że dla tych z was, co może nie są tego świadomi, że on jest również autorem tego słynnego hymnu do miłości z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału. Czyli z jednej strony silna doktryna i logiczny wywód na temat tego, kim jest człowiek, kim jest Bóg, czym jest Ewangelia, a z drugiej strony piękne pokazanie, jak tak naprawdę wyraża się ta miłość, bo jak powinna się wyrażać miłość. No i właśnie, znowu nawiązując do tego, co było tydzień temu, kiedy Adrian omawiał pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 7-11, w szczególności tam był werset 8, który mówił o żarliwej miłości. Żarliwa miłość w czasach ostatecznych. Z tą świadomością, że czas się kończy. No i tam usłyszeliśmy, że miłość się sprawdza w czynie, że miłość jest relacyjna, że to jest nigdy miłość nie jest pozostawiona gdzieś sama dla siebie, tylko ona zawsze szuka drugiej osoby. I dowiedzieliśmy się też, że miłość zakrywa wiele grzechów. To była taka ilustracja koca gaśniczego, że miłość zakrywa wiele grzechów. Bo to, aby zabrać właśnie grzechowi tlen, żeby się nie rozprzestrzeniał grzech, to trzeba ten koc miłości nim przykryć. A gdy tak rozmyślam o miłości, sprowokowane przez właśnie tutaj i poprzednie kazanie i apostoła Pawła, to nasuwa mi się pewien wniosek dotyczący takiego podejścia z drugiej strony mocno doktrynalnego i budowania swojego życia wyłącznie na przekonaniach niepopartych wyrażaniem konkretnej miłości. To mi wzbudziło taki obraz naszego budynku, który jest w trakcie budowy, budynku kościelnego. Może dlatego ten obraz, bo często widzę to, gdzieś się pojawia, modlę się dużo i może Pan Bóg dlatego ten obraz gdzieś w mojej głowie narysował. Ale miałem takie, powiedzmy, myśląc o tym budynku, pomyślałem sobie, że taka właśnie doktryna bez miłości jest trochę jak budynek w stanie surowym, zamkniętym. Z zewnątrz pięknie. Tutaj cegiełka już prawie do końca położona. Wiemy na dzisiaj, że już jest położona. Dach, proszę bardzo, pokryty, są okna, jedni z nas bardziej się z tego cieszą, drudzy mniej, jest dużo okien, jest piękny budynek. Ale jak wejdziemy do środka dzisiaj, o tej porze, to będzie tam ciemno, zimno, nie będzie kawy, ciasteczek, nie będzie można skorzystać z toalety, bo nie ma. I o ile z zewnątrz to wygląda całkiem fajnie, tak w środku wiele brakuje. I to porównanie dla mnie, ono oczywiście nie jest idealne, ale pomyślałem sobie, że w sytuacji, w której widzę pewne takie dyskusje, głównie w internecie, na jakieś tematy doktrynalne, gdzie widzę coraz większe zacietrzewienie osób biorących w tej dyskusji, to sobie tak myślę,
Szkoda, że nie ma tutaj więcej miłości i szacunku w tych wypowiedziach. Nie? Szkoda, że to właśnie jest trochę jak taki budynek w stanie surowym, zamkniętym. Naprawdę czasami ona dopomina się tego, żeby dzisiaj już tą prawdę przekazać, a łaska daje pewien czas na to, żeby prawdę przyjąć. A Pan Jezus, wiemy, że był pełen łaski i prawdy. No właśnie, ale jak to połączyć w naszym życiu? Wielokrotnie w tej części listu do Rzymian pojawia się Duch Święty. I Duch Święty jest właśnie tą osobą, tym Bogiem, częścią Trójcy Świętej, która jeżeli jest w naszym życiu, to właśnie nas uzdania do tej miłości, do tego, co jest normalnie nienaturalne, a wręcz ponadnaturalne. I uwaga, nie musimy się już cofać w czasie. Dzięki Duchowi Świętemu nie musimy się już cofać w czasie. Bo przebaczenie osobie, która nas rani, przebaczenie, błogosławienie naszemu wrogowi, przecież to jest nienaturalne, to jest ponadnaturalne. Ja jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że w moim sercu też tak pracuje, że jestem w stanie naprawdę przebaczać być może osobom, którym bym wcześniej nie przebaczył i błogosławić im. No dobrze, to wiemy już, dlaczego tak wiele jest napisano o miłości i też w tym fragmencie i w innych miejscach Pisma Świętego. A teraz jeszcze krótki slajd tego, co było, kiedy pojawiłem się ostatnim razem. Bo apostoł Paweł niejako taką klamrą spina ten fragment, który studiowaliśmy dwa miesiące temu, gdzie była mowa o tej miłości. I dzisiaj tę klamrę zepnie. A co było po środku? Po środku było, można powiedzieć, językiem takim informatycznym hardware, czyli maszyna, czyli konkret. Może to kazanie się szczególnie mężczyznom podobało, chociaż miałem kilka rozmów po tym kazaniu i okazało się, że pewne kwestie wzbudziły kontrowersje, co bardzo dobrze, to świadczyło o tym, że było ono usłyszane. Ale w tym właśnie poprzednim odcinku, gdzie poruszaliśmy pierwsze 7 wersetów z 13 rozdziału, mówiliśmy o postawie chrześcijanina wobec władzy. Również tej władzy, która nam się nie podoba. Nie tylko tej władzy, którą sami wybraliśmy, ale też tej władzy, która została niejako narzucona. I wówczas trochę mówiłem o cesarzu i o ustroju panującym w Rzymie, bo apostoł Paweł pisał list do Rzymian. Czy miał świadomość, i zresztą był częścią tego, był sam obywatelem rzymskim i wiemy dobrze, że tam nie panowała demokracja i że to nie jest tak, że każdy miał wpływ, nie było budżetu obywatelskiego, gdzie każdy mógł rzeczywiście zagłosować na rzecz, którą chciał. No właśnie, i tytuł tamtego przesłania był taki, że mamy to podwójne obywatelstwo, że z jednej strony jesteśmy obywatelami tutaj ziemi, powinniśmy przestrzegać prawa, z drugiej strony obywatelami nieba, już i jeszcze nie, już za chwilę, bo jesteśmy w Chrystusie, jak apostoł Paweł sam w swoim liście do Rzymian wskazał. Tym naszym obowiązkiem tutaj jest przestrzeganie prawa i oczywiście w momencie, w którym to prawo ludzkie stoi w sprzeczności z prawem boskim, no to wchodzimy na taki teren przygraniczny, taki teren, gdzie powinniśmy uważać, taki teren, gdzie powinniśmy rzeczywiście rozeznać w naszym sumieniu i w konfrontacji z Pismem Świętym, czy to, do czego władza w tym momencie mnie zachęca lub zabrania, czy rzeczywiście jest zgodne z Bożym prawem. To jest miejsce pewnych nadużyć. Ja dzisiaj nie chcę, wracając do tego, nie chcę wywołać tych samych pytań, które już może wtedy wywołane, ale ja wówczas zacytowałem fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie apostołowie powiedzieli, że lepiej jest słuchać Boga niż ludzi, ale to było w kontekście zwiastowania Ewangelii. Że zwiastowanie Ewangelii było, można powiedzieć, zakazane im, a oni powiedzieli, że, czy apostoł Piotr jasno powiedział, że trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. No bo powinniśmy pamiętać, że naszym tak naprawdę celem jako chrześcijan nie jest rewolucja polityczna, ale rewolucja duchowa. W ślad za tą rewolucją może nastąpić rewolucja też polityczna, zmiany władzy,
Oby tak było, ale to nie jest nasz główny target. No dobra, to było ostatnim razem, kiedy ja mówiłem, czyli ten taki hardware, a dzisiaj powracamy do software, czyli dalej temat miłości. Przejdźmy już do dzisiejszego fragmentu, czyli List do Rzymian, 13 rozdział, wersety od 8 do 10. Nie bądźcie nikomu nic winni, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo, bo przykazania masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne streszczają się w tym jednym. Masz kochać swego bliźniego tak, jak siebie, jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Toteż jest ona wypełnieniem prawa. Czyli wcześniej, w tym wcześniejszym fragmencie apostoł Paweł pisał, że mamy szanować władzę. Że mamy to zobowiązanie wobec władzy. Ten taki dług. A teraz mówi nam o długu miłości, jaki mamy wobec wszystkich ludzi. I te wersety od 8 do 10 stanowią taką jedną myśl i one, tak jak już powiedziałem, są pewną klamrą domykającą to, co apostoł Paweł napisał już wcześniej w rozdziale 12. I teraz tak, można ogólnie podzielić ludzi na dwie kategorie. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, ale możemy sobie tak to podzielić, że są ludzie, którzy lubią ludzi i są ludzie, którzy lubią projekty. Teraz ludzie, którzy lubią ludzi, dla nich może takie teksty o miłości, o wyrażaniu miłości są bliskie im ich sercu, bo oni myślą, dokładnie, to jest moja struna. Człowiek jest najważniejszy. I tutaj ta empatia, tutaj rozmawianie, tutaj wspieranie, ale mamy z drugiej strony właśnie tych, dla których to nie jest rzecz naturalna, bo dla nich ważny jest cel, myślenie projektowe, no bo trzeba coś zrobić. Okej, potrzebni są do tego ludzie, no ale ważniejszy jest ten główny cel. No i teraz, czy ten tekst, który tutaj mamy wskazany, czy on nie jest napisany do ludzi, którzy myślą projektowo? Oczywiście, że jest napisany do wszystkich. I teraz dobra rada dla tych z was, którzy myślicie tak projektowo, jest taka, żebyście potraktowali ten nakaz miłości jako projekt. Wtedy może będziecie chcieli wypełniać ten nakaz już z tej takiej motywacji, oczywiście z jednej strony z miłości do Boga, ale z drugiej, że jest to też pewien projekt w życiu, który warto sobie rozwijać, że warto tę część szczególnie o nią zadbać, bo to jest coś, do czego nas i apostoł Paweł, i sam Pan Jezus mocno zachęca, o czym za chwilę też przeczytamy. No dobrze, w tym tekście pojawia się właśnie to zobowiązanie, że nic nie bądź winny poza miłością. I to jest, tutaj z kolei mam taki przykład z własnego życia, że to mi trochę przypomina ten werset. Kredyt frankowy zaciągnięty w 2007 roku. Jestem takowego posiadaczem i to jest właśnie taki kredyt, który się nigdy nie spłaca. I tak mi się to skojarzyło z tą miłością, że to jest właśnie ten kredyt się nigdy nie spłaca, bo im dłużej go spłacam, tym mam większe zadłużenie w banku. Relatywnie oczywiście w złotówkach. I nie mówię tutaj po to, żeby wzbudzać jakąś litość, bo po prostu, można powiedzieć, częściowo widziały gały, co brały. Ale myślę, że to jest fajny obraz pokazujący, że ten dług miłości się nigdy nie wyczerpuje. Że nigdy nie możemy powiedzieć, że dobra, to już swoje zrobiłem, proszę bardzo, poproszę tutaj o wpis do dzienniczka dobrego chrześcijanina, zaliczyłem tą miłość, idę dalej robić swoje. To jest dług, tak jak apostoł Paweł mówi, że mamy być, tak powiem, cały czas świadomi tego, że on jest nie do spłacenia. Można tutaj oczywiście też szerzej spojrzeć, bo ten tekst nie precyzuje, ale z kontekstu wiemy, że chodzi tutaj o dług bardziej w kontekście takiej miłości i to jest kluczowe, ale kiedy spojrzymy to od drugiej strony, takiej finansowej, bo poprzedni fragment mówił między innymi o płaceniu podatków, to można pomyśleć tak, apostoł Paweł teraz mówi, żebyśmy nic nikomu nie byli winni, oczywiście też może ze względów podatkowych. I tutaj pomyślałem sobie i myślę, że to jest nie tyle przestroga, co taka, myślę, że dobre uświadomienie sobie, że jeżeli jesteśmy dłużnikami, ale już teraz mówię w takim obszarze finansowym,
to mamy większą skłonność do tego, żeby większa część naszych myśli kierowana była w stronę tego, jak spłacić ten dług, jak go obsłużyć, niż na przykład w tą stronę, Panie Boże, jak dużo chciałbym dać innym ludziom, wesprzeć tą inicjatywę, nie wiem, Kościół, cokolwiek, gdzie wiemy, że jest realizowane Boże dzieło. Mówię to też trochę z własnego doświadczenia, że to nie jest tak, że oczywiście Biblia też mówi, że jesteś dłużnikiem, no to w pewnym sensie jesteś niewolnikiem tego, który ci pożyczył. Nie możemy, sam mówię, nie mogę się o tym wymądrzać jako posiadacz kredytu mieszkaniowego, ale jest coś na rzeczy. Czy jeżeli postawimy sobie zbyt wiele takich oczekiwań dotyczących naszego życia i za tym pójdą finansowe zobowiązania na bardzo wysokim poziomie, to wchodzimy na taką cienką linię, gdzie będziemy się właśnie z tą naszą hojnością zmagać życiowo. Możemy się zmagać. To tylko takie mam tutaj skojarzenie. Może dla kogoś to będzie adekwatne. Ale wracamy do tego niespłacalnego długu miłości. Bo właśnie Pan Jezus oczywiście też o tym, jak ta miłość ma być wyrażana, w wielu miejscach mówi. Chociażby w Ewangelii Mateusza, kiedy w 18 rozdziale Piotr, apostoł Piotr, rozmawia z Jezusem i pyta go o chociażby przebaczenie. No dobra, ile razy powinienem przebaczać? Przebaczenie oczywiście jest jednym z wyrazów miłości. Ile razy? No i 7 razy 70, czyli 490 razy wychodzi, tak matematycznie. A oczywiście to jest pewna tutaj przenośnia, czyli nigdy się nie powinno wyczerpywać to złoże przebaczenia w naszym życiu. Albo inny przykład, kiedy ktoś pyta Pana Jezusa właśnie na temat tego, no jak wiele powinniśmy pomagać, czy jak bardzo nieść czyjeś ciężary, to słyszymy znowu od Pana Jezusa, że jeżeli ktoś poprosi Cię, żebyś niósł Jego ciężar jedną milę, to nieś dwie. To są tylko dwa drobne przykłady tego, w jaki sposób ten dług miłości, on się właściwie nigdy nie wyczerpuje i wręcz powinniśmy chcieć, żeby on się nie wyczerpał, bo to kształtuje nasz charakter. No i pomyślmy sobie o osobie, którą najtrudniej jest nam kochać. I myślę, że każdy wokół siebie, może niekoniecznie na tej sali, ma taką osobę, którą bardzo trudno jest mu kochać. I pomyślcie sobie, że wobec takich osób też mamy ten niekończący się dług. Chciałoby się go kiedyś spłacić, nie? I mówić, dobra, zostawiłem. Tą osobę mam już z głowy. Ale myślę, że do tego nas Pismo Święte nie zachęca. No dobrze, od połowy tego wersetu 8 apostoł Paweł wyjaśnia, o co mu chodzi z tym, w tej miłości, żebyśmy byli dłużni. I tam jest pojawia się wypełnienie prawa. I prawo może mieć trzy jakby odsłony, bo mówimy, znaczy może być prawo ceremonialne, to składanie ofiar. I tutaj wiemy dobrze, że Pan Jezus jest tą jedyną ofiarą przebłagalną i to nie chodzi o to, że my teraz przez miłość spełniamy ofiarę ceremonialną, czyli kładziemy tą ofiarę na ołtarzu. Podobnie nie mamy tutaj do czynienia z prawem cywilnym, czyli po prostu zasadami funkcjonowania w społeczeństwie, tylko mowa jest tutaj o prawie moralnym, a w ścisłym tego słowa znaczeniu o prawie Starego Testamentu, które zostało głównie w księgach mojżeszowych spisane. No i właśnie to oznacza, że to prawo tak naprawdę nadal obowiązuje. Okej, spójrzmy jeszcze na dwie wypowiedzi Pana Jezusa. Pierwsza z nich znajduje się w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. No jest tu mowa o tym, żeby kochać bliźnich tak, jak Jezus to zrobił.
No i on najbardziej to pokazał. I za każdym razem, kiedy się tutaj spotykamy, i to zarówno w piosenkach, jak też w modlitwach, ale też chociażby w tym, co miesiąc w naszej społeczności robimy, czyli tą pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to o tym przypominamy, że tą największą miłością, jaką zostaliśmy jako ludzie obdarzeni, było to, kiedy Pan Bóg złożył ofiarę ze swojego Syna za nasze grzechy. W Starym Testamencie jest między innymi taki obrazek, czy takie wskazanie ze strony właśnie w Księdze Mojżeszowej, jednej z ksiąg, już nie chodzi o konkretnie fragment, aby w momencie, w którym mamy żniwa, to żeby zostawić na polu taki kawałek, żeby ten kawałek tych naszych zbiorów nie został zebrany, po to, żeby mógł sobie ktoś, kogo nie stać na to, ktoś biedny, przechodzeń, żeby mógł sobie z tego skorzystać. I to było prawo jakby Starego Testamentu. Zostaw ten kawałek, niech to sobie z tego weźmie. Ale w Nowym Przymierzu mowa jest o czymś innym. Mowa jest tutaj o wypływającej miłości z przemienionego serca. Czyli to dawanie miłości już nie jest wypełnieniem pewnego wąskiego nakazu po to, żeby mieć to zaliczone, że dobrze to zrobiliśmy, ale ta postawa jest zupełnie, zupełnie inna. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale z kolei mamy rozmowę Jezusa ze znawcą prawa i Pan Jezus podkreśla tę myśl, którą dzieli się z nami apostoł Paweł. Jeszcze raz. Tutaj takie słowa są. Nauczycielu zapytał, które z przykazań uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Czy Jezus tutaj mówi, że oczywiście na początku powinniśmy z całej siły kochać Pana Boga, tym wszystkim, co mamy, naszym umysłem, naszym sercem, naszym działaniem. Jest to podsumowanie jako pierwszych czterech przykazań z dziesięciorga przykazań, ale Pan Jezus tutaj w 39 wersecie dorzuca drugie ważne przykazanie. Miłości drugiej osoby i oczywiście nie chodzi tutaj, czytając ten tekst, można powiedzieć, no dobra, to znaczy, że ja mam samego siebie kochać, ale to podkreślenie jest oczywiście na miłość drugiej osoby, a nie na miłość samego siebie. Bardziej możemy z tego wywodzić taką zasadę, którą niektórzy nazywają złotą zasadą lub po prostu zasadą wzajemności, że tak powinniśmy kochać, jak oczekujemy, aby inni nas kochali. Także Pan Jezus wypowiedzi apostoła Pawła i Pana Jezusa bardzo dobrze się ze sobą splatają i właściwie to jest powiedzenie tego samego, a trochę innymi słowami. Wróćmy do dzisiejszego jeszcze fragmentu na chwilę. W 9 wersecie właśnie apostoł Paweł wraca do tego prawa mojżeszowego, żeby zmotywować tych wierzących już nowonarodzonych. I ważna tutaj oczywiście uwaga dotyczy tego, że te stare testamentowe wypełnianie prawa, ono nie doprowadziło nikogo do zbawienia, ponieważ nikt nie był w stanie tego prawa wypełnić. I my dzisiaj też nie powinniśmy tak patrzeć na ten tekst, że o, proszę bardzo, pojawiły się tutaj cztery przykazania, to już może nie 10 przykazań, tylko apostoł Paweł wybrał sobie 4 i tych się tutaj trzymajmy. Oczywiście tak nie jest. Myślę, że apostoł Paweł po prostu wziął te 4, wiedząc, że jego słuchacze znają pozostałych 6. I co tutaj się pojawia? Jakie przykazania? Pojawia się cudzołóstwo, żeby nie cudzołożyć. I teraz, w jaki sposób to ma się do miłości? Bo jak się okazuje, cudzołóstwo wcale nie jest wyrazem wielkiej miłości, tylko jest
wyrazem braku miłości. Bo jeżeli kochalibyśmy tę osobę, z którą być może będziemy cudzołożyli, to tak naprawdę robiliśmy wszystko, żeby jej nie doprowadzić do grzechu, żeby ją nie sprowadzić na złą stronę. Także druga strona tego cudzołóstwa właśnie pokazuje, że to jest de facto brak miłości. Inna rzecz tutaj wskazana, to jest właśnie to pożądliwość, nie pożądaj. Czyli takie nieopanowanie, pragnienie tych rzeczy zabronionych. Bo jeśli się temu oddajemy, tej pożądliwości, to jest trochę jak z tym, mówię, finansowym uwiązaniem. Po prostu bardzo się zaczynamy koncentrować na tym, co my chcemy i to nas ogranicza, bo jesteśmy wtedy naprawdę zogniskowani na jednej rzeczy i nie pozostawiamy sobie przestrzeni nawet na to, żeby kochać innych, bo my realizujemy swoją agendę. No już nie mówiąc tutaj o tym przykazaniu nie zabijaj, które no wiemy oczywiście, że to jest straszna rzecz, kiedy czytamy o tym, że ktoś morduje, że to wiadomo, że to jest wyraz wtedy nienawiści, zemsty lub po prostu egoizmu, jak mamy okazję usłyszeć, jeśli chodzi o mordowanie dzieci, które się jeszcze nie narodziły na tym świecie. No oczywiście kradzież też tutaj przywołana, no to też wynika z pewnej zazdrości, że ja czegoś nie mam, co ta osoba ma i dlatego mogę wziąć sobie jego rzecz, mimo że mnie na nią nie stać. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale zapisana jest ciekawa rozmowa Pana Jezusa. Oczywiście wiele rozmów było ciekawych, a ta była na temat tego, kto jest moim bliźnim, czyli kogo właściwie mam kochać. No i Pan Jezus, jak to miał w zwyczaju, nie odpowiedział wprost, tylko opowiedział historię. Historię, którą znamy jako historię o dobrym, przypowieść o Samarytaninie. W tej historii morał, który nie jest wypowiedziany wprost, ale nasuwa się nieodparcie każdemu, kto słucha tej przypowieści, mówisz, aha, kto jest moim bliźnim? Każdy. Każdy człowiek, który przechodzi, którego widzę, to jest mój bliźni. I tę miłość, między innymi do bliźniego, o której jest mowa też w dzisiejszym fragmencie, ona ma zastosowanie do wszystkich ludzi. Podsumowując, jeżeli kieruje nami miłość, to będziemy naprawdę dbać o naszych bliźnich i będziemy przez to się trzymali blisko Bożego prawa. I nie trzeba znać wszystkich Bożych praw na pamięć, żeby wyrażać miłość. I często wyrażanie miłości w praktyczny sposób de facto nam jakby toruje drogę. Ale to nie oznacza, że samo wyrażanie miłości bez znania Pana Boga jako Zbawcy, że nas zaprowadzi w jakąś świetlaną przyszłość, bo tak nie jest. Bo to jest trochę tak, jak miłość by była drogą, a prawo znakami drogowymi. Znaczy bez znaków drogowych my po prostu nie dojdziemy, czy możemy zrobić sobie wiele, wiele kłopotów. Dlatego ważna jest po raz kolejny powtarzana ta równowaga między tym, w co wierzymy, jakie mamy przekonania, a w to, jak to praktycznie objawia się w naszym życiu. I tak naprawdę konkluzja jest taka, że im bliżej jesteśmy Pana Boga, im bliższą mamy z Nim relację, która się wyraża w wielu aspektach, jak chociażby tu mówimy o czytaniu Słowa Bożego, o modlitwie, o rozmawianiu o Panu Bogu z innymi osobami. Naprawdę jest tych metod wielu, żeby zbliżać się do Pana Boga, to efektem ubocznym jest kochanie ludzi. Czyli nie trzeba się za bardzo zmuszać do kochania ludzi, jeżeli my kochamy szczerze Pana Boga, bo Pan Bóg zmienia nasze serce i właśnie dzięki Duchowi Świętemu On dotyka naszych serc, szczególnie tam, gdzie tego dotknięcia potrzebujemy. I na koniec mam wyzwanie. Wyzwanie szczególnie dla mężczyzn, może tych, którzy byli na zeszłotygodniowym wyjeździe męskim, gdzie rozmawialiśmy między innymi o kochaniu swoich żon. I rozmawialiśmy tam o potrzebach kobiet,
kontra potrzeby mężczyzn. Możecie się domyślać, tych z was, którzy nie byli, że to są, to niezazębiające są te dwie listy, niestety. I chcę właśnie zachęcić was jako mężczyzn, którzy tam może byliście, a ci z was, którzy nie byli, a chcieliby o tych się dowiedzieć, jakie to są te potrzeby, to myślę, że najlepiej jest po prostu tej swojej żony o to zapytać. I zrobić krok w tą stronę. Krok w stronę, która być może będzie dla nas nienaturalna, będzie inna niż my sobie myślimy, ale ona będzie wyrazem, praktycznym wyrazem miłości, miłości do naszego małżonka, jeżeli jesteśmy oczywiście w tym związku małżeńskim, a dla każdego z nas to po prostu ma wokół siebie osoby. Myślę, że to jest dobre pytanie, żeby zadać, czego ode mnie potrzebujesz? W jaki sposób mogę pokazać, że Ciebie kocham? Zapraszam do modlitwy, powstańmy.